serdecznie podziękować koleżankom i kolegom za bardzo jasny głos w obronie pana Sencowa i innych więźniów politycznych więzionych w Rosji i głos przeciwko systemowemu naruszaniu praw człowieka na Krymie. Bardzo dobrze, że ten głos jest taki jasny i jednoznaczny i że do tej pory nie usłyszeliśmy w tej debacie głosów hańbiących, głosów wsparcia i pomocy dla Putina, bo to miało miejsce nieraz w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Chodzi o to, żebyśmy w okresie mundialu byli szczególnie jednoznaczni i szczególnie konsekwentni. Nie możemy pozwolić Putinowi na zawładnięcie futbolem, a więc głos powinien być o wiele bardziej konsekwentny i silniejszy niż dotąd, co oznacza także ponowienie naszego apelu i ponowienie naszej stanowczości na lipcowej sesji w Strasburgu. Dziękuję bardzo.